330. rocznicą ucieczki wiedeńskiej 12 września 2013 roku odbyła się na wzgórzu Kalenberg w Wiedniu z udziałem prezydenta Jacka Majchrowskiego i Komitetu Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego z jego przewodniczącym Piotrem Zapartem uroczystość murowania kamienia węgielnego. Pomnik, którego odsunięcie zaplanowano za okrągły rok, powstanie w bliskim sąsiedztwie kościoła świętego Józefa w miejscu, w którym odprawiona została msza polowa przed Wielką Bitwą. Realizacja monumentu jest wspólnym projektem krakowskich braci Kurkowych oraz Towarzyszenia Twórczego Literacko-Artystycznego w Krakowie. To tutaj dokonało się wspaniałe zwycięstwo, które spowodowało, że 140-tysięczna armia Imperium Osmańskiego nie zdołała wejść do Wiednia. Bitwa ta uznawana jest za jedną z najważniejszych w historii Europy. Dzięki odniesionemu zwycięstwu zachowana została tożsamość naszego kontynentu. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imieniu księży zmartwychwstańskich, którzy obecnie się tym miejscem, naszym sanktuarium narodowym na Kalenbergu, chciałbym bardzo wszystkich serdecznie pozdrowić, jako dobry kustosz, mojego współbrata, księdza Franciszkana Reformata, ojca Leona, wraz z braćmi Kurkowymi z Krakowa. Pozdrawiam starszego bractwa Henryka Kośmierza, króla Mirosława Medniowskiego wraz z marszałkami, regionalną z Azji Raworskiej i Zbigniewem Kratera. Potem pozdrawiam komitet organizacyjny budowy pomnika króla Jana III Sobieskiego, poczty sztandarowe Władysława Kamieńskiego. Prawdopodobnie przyjdzie też chór Zimorza. Jeszcze nie ma, ale powinna muszę się znaleźć. Witam serdecznie. Panowie, jesteśmy tutaj w domu.
ja to wspomnę na początku też mszy świętej. Tu, w tym miejscu byliśmy i jesteśmy zwycięzcami. Udowodniliśmy światu, że pod naszym dowództwem można wojny zwyciężać, zmieniać historię Europy. Jesteśmy z tego dumni i cieszę się, że jesteście panowie tutaj w tym zakładzie naszym narodowym na Kremlu. Cieszę się też z tej inicjatywy, że powstanie pomnik naszego wyśmienitego strategii króla Jana III Sobieskiego. Bardzo dziękuję Wam za tę inicjatywę i dziękuję, że ta sprawa poszła do przodu. Życzę wszystkiego dobrego. Teraz, jak mówię, ławę marszałkowską przyjmuje Wasz kapelan Polski Zbór. W ceremonii złożenia kamienia węgielnego w formie tuby z aktem erekcyjnym pod budowę pomnika wraz z gazet z 12 września 2013 roku oraz monetami wziął udział naczelnik 19 dzielnicy Wiednia Adolf Tiller, a także artysta rzeźbiarz profesor Czesław Dźwigaj, który jest autorem koncepcji pomnika. Obecny był również ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Austrii Artur Lorkowski. Powinniśmy być dumni ze zwycięstw odległej przeszłości, ale jeszcze bardziej ze współczesnych dokonań, akcentował. Oh,
Szanowni panowie ambasadorowie, panie przewodniczący dzielnicy, wiedzę, szanowni państwo, zebrani tutaj dzisiaj na spotkaniu. Dokładnie 330 lat temu, 12 września 1683 roku, wojska sprzymierzonych sił pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego uniemożliwiły zdobycie Wiednia wojskom tureckim. Odbyła się wielka bitwa, która spowodowała, że 140-tysięczna armia Imperium Osmańskiego nie zdołała wejść do Wiednia. Jest to bitwa uznawana za jedną z najważniejszych bitew w historii Europy. Zastanawiamy się zawsze, co łączy Polskę z Austrią, co łączy Kraków z Wiedniem. Otóż Jan III Sobieski był królem bardzo ściśle związanym z naszym miastem. Tam chodził do Kolegium Nowodworskiego, tam kończył studia na Akademii Krakowskiej, tam jest pochowany. Ale to, co jest najważniejsze w tym kontekście, to właśnie wojska Jana III zebrały się pod Krakowem i z Krakowa wyruszyły na Wiedeń. W tej chwili łączy Kraków z Wiedniem wiele rzeczy, między innymi umowa o braterskiej współpracy, która jest systematycznie odnawiana i ostatnia podpisana została w tym roku, kolejne przedłużenie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować władzom Wiednia, panu burmistrzowi Heuplowi za przychylność, jaką darzy nasze miasto i za to, że ta współpraca się tak znakomicie układa. To jest Krakowskie Bractwo Kulkowe, które w tych pięknych swoich strojach stoi za mną, ale także Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie. To były jakby dwie siły, które wystąpiły z tą inicjatywą wybudowania, sfinansowania i zapewnienia całej otoczki potrzebnej do tego, aby to mogło funkcjonować. Serdecznie za to podziękować i wyrazić nadzieję, że w przyszłym roku dokładnie także 12 września spotkamy się tutaj ponownie, aby ten pomnik odsłonić. Chciałem też państwu zaprezentować i przedstawić twórcę pomnika, pana profesora Czesława Dźwigaja, który będzie pomnik wykonywał. Dziękuję pięknie. Dla pana radnego Wollera. Szanowny panie prezydencie, szanowny panie ambasadorowie, szanowne i zacne duchowieństwo, szanowny panie naczelniku 19 dzielnicy, wszyscy państwo, w imieniu pana burmistrza Michaela Heupla pragnę państwa bardzo serdecznie powitać tutaj na Kahlenbergu i to jeszcze w tak piękny, słoneczny dzień. Szanowni państwo, nasz honorowy brat kurkowy, papież Jan Paweł II, dał nam przykazanie, abyśmy tradycję pielęgnowali i przekazywali ją następnym pokoleniom. Spełniając papieskie życzenie, zawiązał się komitet organizacyjny i chciałbym tu wymienić cztery nazwiska, które bardzo zaangażowały się w budowę tego pomnika. Brat honorowy, pan profesor Jacek Majchrowski, bardzo ochoczo podjął tą inicjatywę. Bardzo aktywnie w komitecie pracują bracia Piotr Zapart i Wiesław Flejtuch.
a także mamy szczęście mieć w swoich szeregach profesora Czesława Dźwigaja, jednego z najznakomitszych europejskich rzeźbiarzy, który podjął się z zaprojektowania tego monumentu. Und wir haben das große Glück in unseren Rahmen. Panie prezydencie, panowie ambasadorzy, panie przewodniczący, panie przewodniczący Kalembergu, szanowni goście. Budowa pomnika króla Jana Sobieskiego stała się faktem. Zostanie on wzniesiony po 330 latach od odcieczy wiedeńskiej na wzgórzu Kalemberg, w miejscu, z którego 12 września 1683 roku król Polski dowodził zwycięską bitwą z Turkami o Wiedeń. Stanie się to również po 3 latach starań braci Kurkowych i Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego, które mam godnie tu reprezentować, a to by w sposób uroczysty podniosły uczcić 330. rocznicę tego wielkiego historycznego wydarzenia. Niewiele jest wydarzeń w historii Polski, które pamiętają wszyscy Polacy. Obok chrztu Polski, grunwaldzkiego zwycięstwa czy wrześniowej klęski w 1939 roku należy do nich zapewne słynna wiedeńska wiktoria, którą dokonał Jan Polski, król Jan III Sobieski. Wspomnę, że uroczystości na Kalembergu obchodziły 300-lecie zwycięstwa polskiego króla. Z tej okazji 13 września 1983 roku nasz rodak, papież Jan Paweł II, wspomniał wiedeńską odcieczę, mówiąc do zgromadzonych Polaków, iż było to wydarzenie, które ocaliło kulturę i chrześcijaństwo Europy. Nie sposób pominąć tu kilka faktów historycznych. Rzeczpospolita Polska była od wieków słusznie uznawana za przedmurze chrześcijaństwa. Znajdowała się bowiem na szlaku ekspansji protestanckiej Szwecji od północy, prawosławnej Rosji od wschodu i muzułmańskiej Turcji od południa. Zaporą nie do przejścia dla chcącego podbić Europę środkowo-wschodnią Imperium Osmańskiego panującego w latach 1299-1922. Bezpośrednio po tym wydarzeniu bracia Kurkowie wraz z rodzinami uczestniczyli mszy świętej odprawionej przy kościele świętego Józefa przez ojca Leona Pokorskiego, franciszkanina, również brata Kurkowego, oraz księdza Romana Krekora, rektora kościoła świętego Józefa. Dziękuję wam za ten znak wiary, znak patriotyzmu jako nowy rektor tego kościoła. Tu wszyscy jesteśmy w domu. Mam ogromną nadzieję, że bracia Kurkowi będą stałymi gośćmi na wzgórzu Kachlenberg, mówił ksiądz Roman Krekor. Myślę, że papież, jak powiedział w 1983 roku, gdy na Kalembergu, dokładnie przed 30 latami, o tych naszych wartościach, mógłby z was dzisiaj być dumny, że synowie z Krakowa, z jego miasta, można powiedzieć, jesteście tutaj na Kalembergu, tak jak on, przed 30 laty, tu się modlił przed tą Matką Bożą Częstochowską, potem w kaplicy Sobieskiego. Jako wierni synowie jego jesteście w tym samym miejscu, w tym kościele. Bardzo wam za to dziękuję. Jesteście tu zawsze mili widziani. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Piotr Zapart, członek Bractwa Kurkowego w Krakowie. Jego pomysł budowy pomnika w miejscu, gdzie polski król dowodził odsieczą wiedeńską, poparło Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie Stal. A projekt poparł także prezydent miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, który od dłuższego czasu prowadził rozmowy w tej sprawie z władzami Wiednia. Inicjator projektu podkreślił, że wmurowanie kamienia węgielnego wieńczy wielomiesięczne starania, aby w stolicy Austrii w przyszłości stanął pomnik polskiego monarchy, twórcy Wiktorii Wiedeńskiej.